Siema, witam w już 19 części redukcyjnego vloga. Jest to 14 tydzień redukcji. Idę się zważyć, ponieważ nie mam za dużo czasu dzisiaj rano. No, później widzimy się, jak będę robił zdjęcia do raportu. Dobra, jestem zadowolony z wagi. Waga na minusie, także git 7,795. W ogóle na dworze już jest tak jasno. O godzinie 5:45. Także nice, robi się już coraz jaśniej. A i co do nogi, znowu zaczęła mnie boleć wczoraj, a dzisiaj już bardziej. Znowu w dzień nóg zaczyna mnie boleć, ale chyba będzie git, także normalnie zrobię dzień nóg. Ale to zobaczymy później. Także ja już staję tam i lecimy z raportem. Jest jeden powód, dlaczego nienawidzę czwartków. A ogólnie jestem zadowolony z raportu. Także gites. I nie lubię czwartków, no bo kurwa muszę się śpieszyć. Teraz szybko robię cardio. I widzimy się pewnie przy śniadaniu. Wyciągam rumaka. I widzimy się przy śniadaniu. Dobra, rzadkość, widzimy się z cardio. Ale czemu nie? Kręcę sobie ładnie. I oglądam odcinek Davika nowy z relacji z Płocka z Dróg Urodzin. Extreme Fitness Gym, czy coś takiego. No i od razu zapraszam Was na swój kanał. Tam też jest odcinek z mojej relacji z całego wyjazdu do Płocka. A ja jeszcze pół godziny sobie pokręcę i widzimy się przy śniadaniu. Dobra, ostatnie sekundy, 5 sekund. Dobra, mamy to. Boże, ale spompowane giery. No, ogólnie to teraz mam codziennie cardio, nawet brzuch jest spocony. Od poprzedniego raportu zmieniło się tyle, że mam codziennie 60 minut cardio i odczuwam to już na organizmie. Nie jest już zbyt kolorowo, ale nie ma co narzekać. Idę szybko robić, w sumie to się wykąpać, robić śniadanie, przygotować wszystkie posiłki do końca, bo wczoraj już zrobiłem kurczaka i ryż, ponieważ wiedziałem, że dzisiaj nie będę miał za dużo czasu. Także widzimy się ze śniadaniem. Ja jestem może nie ze śniadaniem, ale z posiłkami. Śniadanie w sumie się robi w mikrofali, także już wam pokazuję. Jeszcze nie są gotowe te posiłki, ale tak. Tu jest ten kurczak i ryż, który wczoraj robiłem, czyli posiłek pierwszy i drugi, znaczy sorry, drugi i trzeci wygląda tak samo. Jest to 200 gramów piersi z kurczaka, 50 gramów ryżu, sól oraz 150 gramów brokułów, które muszę ugotować w mikrofali. Taki specjalny pojemniczek kupiłem do gotowania. Tam się wlewa wodę, wkłada warzywa i na 8 minut do mikrofali, nawet można na 10, jak się lubi bardziej podgotowane. Ja wstawiam na 8, na maksymalną moc i wychodzą git. Także tu będzie 150 jeszcze warzyw i tu 150 warzyw.
I tak będzie wyglądał posiłek drugi i trzeci. A pierwszy, czyli śniadanie, pokażę wam zaraz, jak będzie już gotowe. Bo tutaj się kręci w mikrofali. Annemaria już wącha, bo jest głodna, mimo że dostała przed chwilą jeść. Co za... Jeszcze wam dupą świeci. Z suplementacji trochę też jest zmian. W suplementacji. Tak to wygląda. I są tutaj tak, 3 kapsułki omegi, astragalu, z berberyna, multivitamina i 2 kapsułki D3 plus K2. Dobra, już serio, widzimy się przy posiłku pierwszym. Jestem ze śniadaniem, oczywiście miałem się śpieszyć, a wyszło jak zawsze, raczej się spóźni do szkoły, ale nieważne. Mamy śniadanie, już to chyba powiedziałem, Boże. 2 całe jajka, takie fajne, wiejskie, duże, dużo białka, zajebiste. I tu mamy tak, 50 gramów płatków owsianych, 300 ml wody, dałem trochę więcej, bo wstawiłem ją na noc do lodówki, myślałem, że się fajnie zbije, ale wyszło jak zawsze. 10 węglowodanów z malin oraz troszkę cynamonu, no i sól do owsianki oczywiście. No i dlatego, że mi wyszła rzadka owsianka, zrobiłem mega gęstą polewę, jak widzicie, nawet się nie chce lać. Biorę suple i biorę się za jedzenie, śniadanka w końcu, bo już czekałem na nie od w sumie wstania. Także wasze zdrowie. Do śniadania oglądam aktualnie film Ricky Staniki, bo wczoraj miałem resta i nie dokończyłem go oglądać. Bardzo zajebista komedia, fajni aktorzy, także polecam wam na Amazonie Prime Video. I tyle mam do dodania, widzimy się przy posiłku przedtreningowym w sumie, bo teraz idę do szkoły, pokazywałem już wam drugi, trzeci posiłek. Dobra, ja jem, bo nie mam czasu. Do zobaczenia zaraz, u was zaraz, u mnie. Siemano, jestem przy posiłku przedtreningowym, jest godzina 15:46, także już wam pokazuję. A więc tutaj mamy 80 gramów kaszki mannej z 500 ml wody. Na chwilę włożone w sumie to na takie 40 minut do lodówki, do zamrażarki, sorry. I fajnie zgęstniała, także git. Cynamon na to. Tutaj mam 13 masła orzechowego rozrobionego z wodą. No i 50 gramów WPI z 48 gramami wody. Mililitrami wody, sorry. Także tak to się prezentuje. I zacząłem nowy serial. Akurat się zaczyna. The Gentleman. Zobaczymy, co to będzie. Ja to jem, dam wam znać, jak ten serial, i widzimy się pewnie w drodze na trening, albo już na treningu. I dzisiaj trening na nowej siłowni, znaczy na nie nowej, tylko po prostu odwiedzam siłownię. Inna siłownia będzie, zobaczymy, jaki sprzęt i jak wleci trening. Jedziemy na tą siłownię tam do centrum, ona się nazywa Centrum w ogóle. Zobaczymy. Dzisiaj nóżki, spróbuję może coś zrobić innego, czego nie mam dostępnego normalnie tutaj na siłowni, gdzie ćwiczę. Także trochę zmienię może plan, ale nie jakoś bardzo. Co do zmian, no to już mówiłem, jedyną zmianą, jaką wprowadził Łukasz, to cardio codziennie 60 minut, na tętnie 125, no i tyle. Tyle mam do powiedzenia, widzimy się już pewnie albo przy siłowni, albo na siłowni. Także yo. Lekkie koreczki, ale na spokojnie. Zaraz będziemy za 2 minuty na miejscu. Yeah. Kto jest gotowy na zajebisty trening nóg? Ja. Jesteśmy na miejscu, już wam pokazuję. Jest nazwa siłownia Centrum Gym Fitness. Lecimy i widzimy już się na treningu.
Miałem wszystko podsumować wracając, ale po pierwsze gasi mi tu się cały czas światło w aucie, nie wiem czemu. A po drugie mam mało procent i chcę jechać szybko do Lidla, żeby kupić jedzenie na posiłek ostatni. O, zaświecił mi tutaj autem, ale i tak się zgasiło. Także po prostu podsumuję wszystko w domu. Ja mogę powiedzieć tak, że pani z recepcji jest bardzo, bardzo miła i kochana. A co do reszty, to wypowiem się w domu. Tak mnie boli łeb po tym treningu, oczywiście pozytywnie, że musiałem zdjąć czapkę po prostu i odpalić sobie klimę, bo naprawdę było ciężko. Także zajebiście wyjechał trening nóg, gorzej z jutrzejszym godzinnym cardio. Ale też się cieszę, bo jutro o 10 pewnie, tak przeczuwam jak zawsze, dostanę odpowiedź na raport od Łukasza. No i może już w końcu ta masa. Także się cieszę. No i widzimy się już w domu na pewno. Siemanko, jestem już wykąpany w domu. Idę robić posiłek potreningowym i widzimy się przy biureczku.
podsumowując wszystko i jedząc posiłek. Dobra, także jestem już przy biureczku, zapalę światło. A mnie bolą nogi. Już jestem tak zmęczony, że w połowie robienia jedzenia myślałem, że to jebnę i po prostu pójdę spać. Pierwszy raz tak miałem, że po prostu zmęczenie wygrało jakby z głodem. Coś dziwne, ale nieważne. Co jest ważne, to jedzenie tam się robi w airfryerze, więc mam czas, żeby wam powiedzieć, jak tam było na siłowni, jak moje wrażenia. Także tak szczerze, spodziewałem się czegoś lepszego, lepszego sprzętu. Nie odpowiada mi ten sprzęt na te takie pokrętła, jakby wolę sztabkę włożyć, mieć jakby fizyczny wkład na to, czy coś takiego. Jakby wiecie, o co chodzi. To też jest satysfakcja, jak jednak wkładasz tą sztabkę, a nie przekręcasz przez pokrętło. Także to mi się nie podoba. Sprzęt, no mówiłem, oczekiwałem większego urozmaicenia sprzętu. Nie było dwójek leżąc, a ja u siebie mam dwójki leżąc, ale nie mam siedząc. Ale te dwójki siedząc na tej siłowni były takie sobie. Były dwie maszyny i były takie jakby wiecie, o kolana zahaczane, pod kolana. I to było niewygodne mega. Także to też mnie siadło. Ten pendulum squat, tak to się chyba nazywa. Całkiem spoko sprawa, ale no nie było haka znowu. U mnie też nie ma haka, także może nie tyle co się zawiodłem, ale na pewno nie zmieniałbym siłowni z tej, na której trenuję aktualnie, na tą, na której trenowałem dzisiaj. Także spoko siłownia, ale nie mój klimat, nie mój vibe, nie dla mnie. Okej, także widzimy się w tym samym miejscu, ale już z posiłkiem. W końcu, bo jestem już głodny i jak na niego patrzę, to po prostu ślinka mi cieknie. A więc ketchupik 0, 150 gramów pieczareczek, 200 gramów piersi z kurczaka, kurczaki, pieczarki robione w przyprawach chili con carne oraz pieprz ziołowy, no i oczywiście sól. Naprawdę polecam to połączenie. Wyśmienite. No i zamiast 120 gramów ryżu jaśminowego mamy 160 czy tam 70, tym razem chleba orkiszowego. Lubię sobie testować chlebki. Lubię też chleby i pieczywo ogólnie. Także why not? Jakby ryż by mnie tak nie usatysfakcjonował. No i co? Kończę z tego miejsca. No i co? Ja lecę jeść. I z tego oto miejsca chciałem się w sumie pożegnać, no bo już więcej nic nie mam do pokazania. Zostawcie lajka, komentarz, podajcie na Instagrama Dąbek Podłoga i mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy vlog. Do następnego. Może już odcinek z masy. Mam taką nadzieję. Także na razie życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, dobranoc, smacznego i czego sobie życzycie. Na razie.